Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy jeszcze ktokolwiek popiera Joe Bidena? Wygląda, że tak. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 30% Amerykanów popiera Bidena, czyli to można powiedzieć 3 na 10, 30 na 100, 30%, tak? 30 na 100 popiera Bidena, no ale jeżeli pomyśleć, że Ameryka jest podzielona pośrodku, lewactwo i konserwatyści, no to to tylko 6 na 10 Amerykanów, 6 na 10 demokratów popiera Bidena. No jest to totalne fiasko, to jest totalna plama, totalny wstyd na całym świecie, to co się dzieje. 9 miesięcy Joe Bidena to jest jeden wielki problem. Jeden wielki problem. No jeszcze nie byłby to taki wielki problem, jeżeli byłaby to tylko partia demokratyczna, ale też problem taki, że ten Titanic zatapia całą Amerykę. Popularność jego spadła 10%, czyli to znaczy, że demokraci uciekają od nienormalnego prezydenta, także jeżeli macie obywatelstwo amerykańskie i głosowaliście na Bidena, no to mam nadzieję, że po prostu uciekacie. Mam nadzieję, że mądrzejecie, że to jest ten problem, że ludzie po prostu jakoś zostali ogłupieni. Cały ten obłęd lewactwa amerykańskiego w stosunku do nienawiści do Trumpa, no bo to się zaczęło, tak? To jest ta obsesja, jakiś syndrom znienawidzenia Trumpa, pomimo, że 80 parę milionów demokratów głosowało na Bidena i 80 parę milionów republikanów głosowało na Trumpa, także że ta linia jest no Ameryka to jest Ameryka, tak? To tak jak w każdym kraju, po prostu są dwie partie, kapitalistyczna, wolnorynkowa, antyskrobankowa, za prawem do obrony własnej, za prawem do wolności słowa. No ale lewacy to są wszystko dokładnie przeciwko. Skrobanka na życzenie, konfiskacja broni, cenzura maksymalna i tak dalej, i tak dalej. Także każdy normalny już rozumie, co to jest lewica i co to jest prawica. To nie trzeba naprawdę się dużo zastanawiać. To nie ma nic wspólnego z socjalizmem, gdzie własność należy do ludu, fabryki i tego rodzaju rzeczy, środki produkcji należą do ludu, no bo to jest rzecz wstępna. Teraz socjaliści po prostu konfiskują pieniądze w Ameryce do nieprawdopodobnego poziomu. No to jest prezydentura, administracja padła. Padła już 2022 wybory międzyprezydenckie. Pokażą co się stanie. Senat ma 100 senatorów, czyli no bo jest 50 stanów, w każdym stanie jest 2 senatorów, czyli jest 100 senatorów. Oni mają kadencję 6 lat, dlatego 33, 1/3 ciągle jest zmieniana co 2 lata, 1/3 senatu się zmienia w różnych stanach, bo to jest podzielone po prostu, dlatego są te 6 lat, żeby nie zmieniać nieustannie wszystkich senatorów, no bo senatorzy reprezentują stany. Stan sam w sobie. Każdy stan, czy Rhode Island, który jest malutki, ma 2 senatorów, czy Kalifornia, która jest potężna, ma 2 senatorów i oni reprezentują Kalifornię, czy Rhode Island. Izba reprezentantów jest zmieniana co 2 lata, także wszyscy są do wymiany co 2 lata, no i jest ich 435, ale powiedzmy Rhode Island ma 2 czy 3 reprezentantów, czyli tylu samo co senatorów, a Kalifornia ma około 50 czy 60. Tak, także każdy jeden z reprezentantów w kongresie amerykańskim, no to reprezentuje około 600-700-800 tysięcy ludzi. No, to jest spora liczba. No, tyle tylko trzeba pamiętać, że na każdym poziomie stanowym jest również
Izba Reprezentantów i Senatu, ale na poziomie stanowym i tam też jest 100, 200, 300 osób, także że Washington reprezentuje Stany, ale to są inne proporcje. Często ludzie mówią, że 500, kongres ma 500 osób, no ale to następne 200-300 jest w każdym stanie. No, spadek popularności, no makabryczny, wielki, no ale prawdziwy. Biden nawala Glenn Youngkin, no to on w Virginii. Virginia, no to południe było, tak, Richmond, Virginia, no to tam, gdzie wszystkie te pomniki rozwalają tych stanów południowych, te stany tak zwane właścicieli niewolników. No jeżeli chcecie, to jest, mam playlistę taką o tych pomnikach. To było nagrywane latem zeszłego roku, no i latem tego roku. Tych pomników już nie ma. Te pomniki zniknęły, one zostały pousuwane, bo demokraci po prostu doszli do władzy i usuwają. No i Virginia się robi bardzo komunistyczna, no ale nawet w Virginii ludzie zaczynają się zastanawiać, że jest coś nie tak. Spadki były w popularności. Były Reagan, Clinton i Obama. Reagan jako republikanin, Clinton jako demokrata, Muhammad Obama jako demokrata, no to też im tam spadała popularność, ale zostali wybrani na drugą kadencję. Reagan wygrał w 1984 roku, no lawinowo po prostu wygrał. Jego poparcie społeczne, no to było 43%, czyli no też troszeczkę mniej republikanów nawet go popierało, a w 83 było poniżej 40%, no ale mimo wszystko wygrał z Obamy. Obamy no to wybierali tylko dlatego, że nie był biały, bo to już to się zaczęło wtedy, ta nienawiść do białych, ta walka z białymi i bardzo dużo białych w poczuciu jakiejś własnej winy i samo oskarżenia białego głosowała na czarnego tylko dlatego, żeby pokazać, że oni nie są rasistami. No i to się właśnie tak zakończyło. Się wybiera ludzi nie ze względu na to, co potrafią zrobić dla kraju. Kennedy się pytał tak, nie pytaj się, co kraj może zrobić dla ciebie, tylko zapytaj się, co ty możesz zrobić dla kraju. No i to właśnie to się stało, że teraz już się nikt nie pyta, co prezydent może zrobić dla kraju, tylko jaki powinien być prezydent, żeby spełnić wymagania sześciokolorowych flag, czy koloru skóry. Wszystko, tylko nie to, co reprezentuje człowieka, tak? No bo człowiek to powinien być z opaską na oczach. Powinno się oceniać człowieka po jego czynach, a nie po tym, jak się ubiera, czy jaki ma kolor skóry. No to jest prawda oczywista, no ale dzisiejsi lewacy wykorzystują kretynizm dużej części społeczeństwa, która nie zwraca na to uwagi, że najlepsi powinni po prostu wchodzić na ten świecznik, na reprezentować, być tą śmietanką społeczeństwa, no dlatego, że pracują nad tym, że robią więcej niż wszyscy inni. Dlaczego popularność Bidena spada? No to jest jeszcze to, że kłamią nieustannie, straszenie COVID-em, no to było na całym świecie, później ta delta, straszenie, no są to niebezpieczne sprawy, można powiedzieć, w pewnych wypadkach, no ale statystycznie no to nie jest takie straszne. Inflacja jest po prostu galopująca. No i wygląda na to, że będzie dużo dłużej, pomimo wszelkiego rodzaju ekspertów, którzy okazują się jak zwykle kretynami. No, żadnemu ekspertowi już nie można wierzyć,
nigdzie na świecie. Po prostu wychodzą te gadające głowy, opowiadają bajki. Zaopatrzenie padło. Zaopatrzenie padło. Nie wiadomo, jak to długo będzie. Sytuacja jeszcze się pogorszy, no bo już teraz nadchodzi święto Dziękczynienia i ludzie zaczynają kupować, żeby złapać jeszcze coś przed świętami Bożego Narodzenia. No ale, ale to wszystko nie działa tak, jak powinno. Ludzie, nielegalne przechodzenie granicy, no te wszystkie szakale i kojoty zarabiają po 5-10 tysięcy za przeprowadzanie tych bez nielegalnych emigrantów do Ameryki. No a w Ameryce teraz Biden powiedział, że nielegalnym, no to ktoś wyliczył, że tym nielegalnym to oni dostaną około 400 tysięcy dolarów w ciągu życia za nic, no bo zaczyna obiecywać szkoły, zaczyna obiecywać mieszkania. No Ameryka, w Ameryce jest od groma biedy, to jeszcze więcej biedy przyciągają, a nie ma kto pracować. No nie ma kto płacić podatków. Wielu demokratów jest zniecierpliwionych i zaskoczonych tym, że nie ma postępu z tą nielegalną imigracją, że to jest inwazja, że to jest po prostu inwazja. Wielu demokratów, no republikanie, no to już nawet nie będę wspominał, ale republikanie są wściekli o sytuacji kryminalnej, o sytuacji bandytyzmu. Ilość morderstw po prostu wzrasta w zastraszającym tempie. Prawa do głosowania, no to w Ameryce trzeba mieć prawo jazdy, żeby kupić butelkę piwa, czy wsiąść do samolotu. No, a demokraci mówią, że każdy wszędzie może głosować jak chce i kiedy się zadeklaruje, że jest tym, kim jest. Demokraci tak samo się wściekają, normalni demokraci wściekają się o te wydatki, no bo te pieniądze, które są obiecywane, no to muszą skądś się tam znaleźć, a nie ma skąd się wziąć. Umiarkowani demokraci, tak biali, jak i czerwoni, są też dosyć wściekli na tą teorię rasy krytycznej. No co to znaczy? No, teoria rasy krytycznej, no to mówi, że biali są źli, a czarni są po prostu dobrzy. No i to wszystko jest. Przez lata czarni to po prostu wierzyli. No, z reguły to mądrzy rodzice czarni mówili dzieciom, mówi, rasizm jest, no ale to nie jest twój problem, to jest cudzy problem. Ty możesz być tym, kimkolwiek chcesz być. No i jeżeli pchali w kierunku nauki, w kierunku jakiegoś szkolenia, w kierunku postępu takiego społecznego, no to wdrapywali się po tej drabinie. No a teraz nawet normalni czarni mówią, że to nic nie daje. To nic nie daje, żeby nie, w każdym bądź razie nie pomaga czarnym dzieciom mówienie, że no i powodowanie tego, że białe dzieci czują się zawstydzone tylko tym, że są białymi. No to czarnym dzieciom to kompletnie nie pomaga. Kiedyś to było inne, wcześniej to było to, że czarni się spodziewali się, że te dzieciaki będą robiły postęp, zostaną lekarzami, nauczycielami, inżynierami, że przeskoczą przez tą barierę rozdzieleniową, rasową i tak dalej, segregacją. To, że to wszystko się tam jakoś nawet było czuwane, no to nie powodowało do tego, żeby nie próbować, żeby Martin Luther King czy Thurgood Marshall, no to ci działacze to wiedzieli, że róbmy swoje. Po prostu czarni robili swoje i pchali po prostu się na tej drabinie. Wiedzieli, że dużo, dużo też białych chciało zmienić tę pozostałość po
po niewolnictwie. No ale na dzień dzisiejszy rezultaty są takie, że 80% dzieci czarnych nie ma ojca. Nie ma ojca i po prostu bez ojca, no to system jakiś taki rodzinny, wychowania, jakieś moralność, zrozumienie dobra i zła, no to nie jest najlepsza. Wychowanie na garnuszku państwowym, no to też nie jest najlepsze, no bo to pokazuje, że można przeżyć nie pracując. No i najgorsze jest, z tego wszystkiego jest to, że kiedyś, no to przywódcy czarni mówili, że każdy czarny ma jakąś rolę do spełnienia, że muszą być odpowiedzialni za swoje działanie, no i muszą pchać się w tym wszystkim. Dzisiaj większość tych białych przywódców, no to w zasadzie tłumaczy, że no nic nie pytają. Nie pytają się, co czarni mają zrobić dla siebie. Zamiast tego to tylko się koncentrują na tym, co biali złego robią. Czarni są traktowani jak bezwolni, bezbronne ofiary białego zachowania. No i czarni po prostu nie podniosą się sami z siebie, dopóki kompletnie rasizm nie zostanie zlikwidowany. A do tego momentu no to biali są odpowiedzialni za to, żeby ich ustawić w życiu. No to koncept takiej odpowiedzialności osobistej zniknął. Po prostu zniknął. Kiedyś no to było to wymagane dla społecznego przejścia do góry, do czarnych elit. No a teraz to już w zasadzie jest tabu. Teraz to już są tylko działacze, aktywiści i nie ma szacunku do pracy. To jest makabra ta społeczna. Dużo też się stało po tym wyjściu z Afganistanu. Afganistan no to była jedna wielka wpadka. Jak Biden przychodził, no to jako miał być jako polityk, taki wyrafinowany, wytrenowany, wyszkolony, doszlifowany w polityce zagranicznej. No a tutaj taka wtopa po prostu. Na początku października tylko 33% Amerykanów popierało prezydenta jako szef wojskowy, a 30% popierało go za działanie na arenie międzynarodowej, czyli 30% wszyscy konserwatyści powiedzieli nie, no to właśnie 30%, 60 osób na 100 demokratów uważa, że Biden jest po prostu beznadziejny. No jeżeli Delta teraz pogonią i przejdzie to do na wiosnę i na wiosnę to się wszystko skończy. No duża sprawa to jest szczepienie wszystkich dzieciaków. Czy potrzebują, czy nie potrzebują. Miliony rodziców wzięło się po prostu, zaczęło patrzeć na to, co się dzieje w radach szkolnych, w kuratorium i tak dalej, i tak dalej. Zobaczyli, że to jest po prostu makabra. To zostało opanowane przez lewaków. Wykształcenie seksualne, no to nie jest o tym, że żeby prowadzić jakąś przemężliwość seksualną, żeby być odpowiedzialnym seksualnie, żeby przygotować się do rodzenia i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Teraz to po prostu są zabawy samemu, zabawy wspólnie w młodym wieku z najróżniejszymi zabawkami. Także to bardziej już na dzień dzisiejszy jest pornografia, zachęcają do homoseksualnego zachowania. Tak też, że to wychowanie seksualne, to kiedyś to było wychowanie płciowe z pewną dozą przyjemności, no ale bardziej z większą dozą na odpowiedzialność. Teraz no to już jest wszystko tylko taka hardkorowa, czy dosyć miękka pornografia. 90 dni. 9 miesięcy Bidena. Plama jedna wielka. Wybory pokażą, co się dzieje. Mam nadzieję, że praktycznie to wszystko się zmieni. Ameryka wróci na normalne tory.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Ten filmik też chyba będzie zdemonetyzowany. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów. Zastanówcie się, przerejestrujcie się na niezależnych albo na republikanów. Nie możecie głosować na socjalistów, jeżeli przyjechaliście do wolnej Ameryki. Zdrowia dla normalnych.